Od 1 sierpnia miasto likwiduje linie podmiejskie numer 100, 101, 102, 103, 104 i 105. Z miejscowości w gminie Lubin zostaje również wycofana linia numer 4. Obowiązywać będzie nowa trasa tak, by lubinianie mogli jednak dojechać na cmentarz Zacisze. Zlikwidowana zostanie również część linii numer 5. Gmina Wiejska Lubin rozwiązała umowę z miastem na prowadzenie linii poza miasto. W związku z tym nie mieliśmy innego wyjścia, jak spowodować, żeby nasze autobusy jeździły już tylko w obrębie granic miasta. Zmiany spowodowane są tym, że gmina postanowiła, że to ona od początku sierpnia, nie jak dotychczas miasto, będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie sołectw. Jest to niekomfortowa sytuacja dla pasażerów, ale my jako miasto nie mamy na to wpływu. Ja kolejny raz może powiem, że jest to przejaw zupełnie sztucznego problemu, czyli podziału obszarów, które leżą dookoła miasta i które nazywamy w tej chwili gminą wiejską, a które są tak naprawdę przedmieściami Lubina. I one są od nas sztucznie oddzielone, jest to inna gmina, której władze nie chcą się z miastem połączyć. Informacje o zmianach będą wywieszone na wszystkich przystankach. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na koncerty w Muzycznej Altanie w parku za Centrum Kultury Muza. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18. 20 lipca o godzinie 18 w koncercie pod tytułem W krainie operetki wystąpi sopranistka Beata Dunin-Wąsowicz oraz tenorzy Łukasz Wroński i Sławomir Urmański. Akompaniuje Jerzy Jankę. Centrum Kultury Muza zaprasza. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.